Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przytrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Jeżeli kiedykolwiek się zakocham, to chciałbym się zakochać raz na zawsze, albo nie chciałbym nigdy się zakochać. W tym niespokojnym świecie miłość się kończy, zanim się zacznie. I tak wiele pocałunków w świetle księżyca wydają się zimne w cieple słońca. Kiedy dam serce, to chciałbym to serce dać całkowicie, albo nigdy go nie oddam. I chwila, kiedy poczuję, że czujesz tak samo, będzie tą, której zakocham się w tobie. Wybór drogi miłości i wierność wyborowi i tej wierności, temu tak, które już za chwilę wobec nas jako kapłanów, ale również i wobec całego Kościoła tutaj zgromadzonego w wypowiecie życzymy wam z całego serca.